Witam Was wszystkich bardzo serdecznie sprzed kościoła Marcina Lutra w Gliwicach Łabędach. Myślę, że może uda się nam na koniec jeszcze wirtualnie zwiedzić ten kościół. Dzisiaj szczególny dzień. Nie tylko, że piątek, na który zapewne wszyscy bardzo się cieszą, ale dzień, który pomyślałem będzie dobrym dniem, żeby podziękować Wam za to, że jesteście z nami już od 8 lat, no bo właśnie w listopadzie wybija nam taka drobna rocznica, czyli 8 lat, kiedy po raz pierwszy pojawił się film na chrześcijańskiej telewizji internetowej. Dziękujemy, że jesteście z nami przez te wszystkie lata i mam nadzieję, że dalej będziecie. A dzisiejszy codziennik przenosi nas do Słowa Bożego, które czytam najpierw z Księgi Izajasza z 5 rozdziału i 20 wiersza. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. Moi drodzy, no właśnie, takie dzisiaj mocne słowo, słowo proroka Izajasza, które może być słowem bardzo dotykającym dla kogoś, kto wierzy tylko i wyłącznie we własne siły. Myślę, że wszyscy prorocy, a szczególnie Izajasz, mieli duży problem ze swoim zwiastowaniem, dlatego że zwiastując królom, władcom trudne prawdy, musieli liczyć się z tym, że będą narażeni na wyśmianie, na to, że zwracając komuś uwagę, mogą nawet przypłacić to życiem. Co dzisiaj się dzieje? Jak my szukamy prawdy w czasach, gdzie zło nazywa się dobrem, a dobro nazywa się złem? Myślę, że potrzeba nam bardzo mocno powrotu do źródła. Do tego, o czym słuchaliśmy minioną niedzielę, przypominając sobie początki reformacji księdza doktora Marcina Lutra, naszego reformatora, który głosił właśnie ten powrót do źródła. Do źródła, którym jest Boże Słowo. Słowo, które zawiera prawdę. Myślę, że żyjemy w czasie, kiedy mamy bardzo wiele nośników, które usiłują właśnie mówić nam, jaka jest prawda. I my często jesteśmy zachwyceni takimi czy innymi informacjami, często bezmyślnie albo nawet z powodu braku czasu przyjmujemy te wszystkie informacje do siebie, ale chyba zapominamy o jednym, zapominamy o tym, żeby zerkać do Biblii, żeby żyć Bożym Słowem, żeby szukać właśnie odpowiedzi na trudne pytania, żeby szukać prawdy w Słowie Bożym. I wszystko byłoby piękne i cudowne, gdybyśmy zawsze, gdy to słowo otwieramy, mogli czuć się, że jesteśmy tymi, którzy są cudowni, wspaniali, najlepsi. No ale właśnie ze Słowem Bożym jest tak, że ono mówi prawdę. I czasem możemy się bardzo głęboko rozczarować nawet sami sobą, ale myślę, że warto. Warto wrócić do źródła, warto czytać Słowo i warto w nim się przeglądać. Oprócz tego Słowa mamy jeszcze jedną wskazówkę dzisiaj z Biblią na co dzień. W pierwszym liście Piotra w drugim rozdziale, w 21 wierszu i 22 tak jest napisane. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. A więc Słowo, można by reformacyjnie powiedzieć sola scriptura, i Jezus Chrystus, na którego mamy patrzeć i Jego naśladować. Solus Christus, tylko Chrystus. Życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie z Łabędy.